Serwus, tu hrabia Smakula. Dzisiaj szybki w przygotowaniu super przepis na skrzydełka w marynacie piwnej z piekarnika. Zaczynam od pokrojenia jednej średniej cebuli. Rozgniatam i drobno kroję 5 ząbków czosnku. Do tego jedna mała papryczka chili. Każde skrzydełko kroję na pół, ale nie jest to konieczne. Do miski wlewam szklankę ciemnego piwa. Dodaję 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki musztardy, łyżkę miodu, ale spokojnie można dać nawet 2, 2 łyżeczki papryki wędzonej, nieco ponad pół łyżeczki pieprzu, rozgniecione liście laurowe, 1,5 łyżeczki soli i mieszam do połączenia wszystkich składników. Na koniec do gotowej marynaty dodaję jeszcze wcześniej pokrojone warzywa. Mięso zalewamy i odkładamy do lodówki na co najmniej 2 godziny. Przekładam skrzydełka do naczynia żaroodpornego. I zalewam resztą marynaty. Tak wspaniale wyglądającą mięsną strawę piekę w 180 stopniach pod przykryciem przez godzinę 45 minut co najmniej, a potem bez przykrycia przez kolejne 20 minut. Używam programu góra-dół z termoobiegiem. Wreszcie gotowe, można zajadać. Pachnie super, ale smakuje jeszcze lepiej. Zapewniam. Na koniec zachęcam do subskrypcji mojego kanału i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek obok, dzięki czemu będziecie mieli powiadomienia o kolejnych moich przepisach. Dzięki za Waszą obecność. Do następnego razu. Cześć!